tej tragedii życie straciła 10-letnia dziewczynka. Najprawdopodobniej zamordował ją ojciec. Moje wnuczki bawiły się razem z nią. W ostatnim czasie to kolejne morderstwo w Inowrocławiu. Sypnęło śniegiem i na drogach zrobiło się ślisko. Gorzej jak przyjdzie mróz, nie? To będzie gorzej, nie? Bo będzie bardzo ślisko. Policja przestrzega przed brawurą i apeluje o ostrożność. Musimy zdecydowanie zwolnić prędkość, dostosować ją do tych warunków. Odpowiadamy pozytywnie na wniosek miasta Bydgoszczy. Zależy mi na tym, żeby ten sport w Bydgoszczy rozwijał się jak najbardziej. Rząd zagwarantował dofinansowanie do budowy hali lekkoatletycznej w Bydgoszczy. 18.30 minęła. Michał Adamski, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na sobotnie główne wydanie zbliżeń. Zaczynamy od informacji o tragedii w Inowrocławiu. Nie żyje 10-letnia dziewczynka. Prawdopodobnie zginęła z ręki własnego ojca. 52-latek po zabójstwie miał wyskoczyć z okna mieszkania na 4. piętrze. Prokuratura informuje, że mężczyzna późnym popołudniem zmarł w szpitalu. Do tragedii doszło w sobotę rano w jednym z bloków przy Alei Niepodległości w Inowrocławiu. Policjanci informują, że na numer 112 zadzwonił 52-latek, który poinformował, że zabił swoją 10-letnią córkę. Po zgłoszeniu miał wyskoczyć przez okno mieszkania na 4. piętrze. Na miejscu oprócz policji pojawili się strażacy. To oni udostępnili policji wejście do mieszkania. W środku znaleziono ciało dziewczynki. Niestety, na pomoc było za późno. Sąsiedzi są w szoku. Podkreślają, że nic nie zapowiadało tragedii. Moje wnuczki bawiły się razem z nią. Z bliska to ja go nie znałam, ale tak na oko to normalny facet. Byłem zawsze z tą młodszą córką właśnie, co nie żyje, chodziły. Nie wiem, co się stało. Jak się obudziłam, z tej strony mam sypialnię, to tylko widziałam straż, jak stała, a resztę dowiedziałam się od sąsiadek. Na miejscu od rana czynności prowadziła prokuratura. W wyniku oględzin ustalono, że dziewczynka zmarła na skutek zadanych ran kłutych. Śledczym udało się zabezpieczyć narzędzie, którym prawdopodobnie rany zostały zadane. W jakich okolicznościach doszło do tragedii, tego nie udało się ustalić. 52-latek został przewieziony do szpitala, trafił na OIOM. Prokuratura poinformowała, że późnym popołudniem mężczyzna zmarł. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 52-latek leczył się psychiatrycznie. W czasie, gdy doszło do zabójstwa, w mieszkaniu nie było innych osób. O tragedii w swoich mediach społecznościowych napisał prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Otrzymałem przed chwilą tragiczną wiadomość. Ojciec zamordował nożem 10-letnią córkę. Nie mogę uwierzyć, że to mogło wydarzyć się w Inowrocławiu, w naszym Inowrocławiu, wśród nas. Łączę się w bólu z tymi, którzy zostali bezpośrednio dotknięci tą tragedią. To kolejna tragedia w Inowrocławiu w ostatnich miesiącach. W połowie października 2022 roku w jednym z pustostanów ujawniono zwłoki 13-letniej Nadii. Zabójstwa dokonać miał 18-latek, który obecnie przebywa w areszcie. Inowrocław, Katarzyna Ormanowska. Zmieniamy temat. Trudne warunki na drogach regionu. Padający od rana śnieg spowodował, że zrobiło się ślisko i niebezpiecznie. Doszło do serii wypadków i kolizji. Śliska droga i słaba widoczność są niebezpieczne nawet dla doświadczonych kierowców. Do karambolu 7 aut osobowych doszło na autostradzie A1 w powiecie świeckim. Ruch w kierunku Łodzi między węzłami Warlubie i Nowe Marzy odbywał się po jednym pasie. Nikt nie został ranny. Przy zdarzeniu pracowało 6 zastępów straży pożarnej. Gorzej jak przyjdzie mróz, nie? To będzie gorzej, nie? Bo będzie bardzo ślisko. Na bocznych drogach tam na wsi to już tragedia jest. Aby uniknąć takich tragedii na drodze, trzeba zachowywać odpowiednio dużą odległość od innych pojazdów. Ten dystans w połączeniu z odpowiednią prędkością pozwala na wykonywanie manewrów, które mogą być w takich warunkach decydujące. Potrzebny jest on także przy hamowaniu awaryjnym, w czasie którego w większości samochodów powinien zadziałać system ABS. Kierowcy popełniają ten błąd, że w przypadku zadziałania systemu ABS od razu lekko zdejmują nogę z hamulca. My powinniśmy docisnąć ten hamulec z całą siłą, z maksymalnym jakim możliwym naciskiem, jaki możemy wykonać na hamulec. Specjalista przekonuje, że system ABS mimo blokowania kół powinien umożliwić kontrolę nad pojazdem. Jeśli auto ślizga się w lewo, trzeba robić kontrę, czyli próbować jechać w przeciwnym kierunku. Manewry muszą być przemyślane, ale zdecydowane i intensywne. Tu trzeba starać się, by znoszenie boczne było jak najmniejsze. Przed wyjazdem w trasę na prostej drodze bez pojazdów warto takie próbne hamowanie wykonać. Przy prędkości 30 km na godzinę można sprawdzić przyczepność.
Ostatnie opady śniegu wskazują, że będzie dalej ślisko. Musimy zdecydowanie zwolnić prędkość, dostosować ją do tych warunków. Bezwzględnie światła muszą być włączone. Oczywiście też musimy przygotować się do tego naszego wyjazdu, nawet krótkiego. Jeżeli samochód był zaparkowany na świeżym powietrzu, to musimy przygotować w ten sposób, żeby odśnieżyć szyby, żeby zapewnić sobie tą widoczność. Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komunikat dla powiatu brodnickiego, kolubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego, rypińskiego, Włocławka i powiatu włocławskiego obowiązuje do godziny 12 w nocy w sobotę. Edyta Starczewska, TVP 3 Bydgoszcz. To ma być drugi taki obiekt w Polsce. W kompleksie bydgoskiego Zawiszy ma powstać hala lekkoatletyczno-strzelecka. Szacunkowy koszt inwestycji to około 70 milionów złotych. Połowę dofinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Reszta pieniędzy ma pochodzić z budżetu miasta i województwa. Rząd przyznał bardzo duże dofinansowanie, maksymalne, to trzeba zaznaczyć, dofinansowanie na halę lekkoatletyczno-strzelecką, która ma powstać w Bydgoszczy na obiektach bydgoskiego Zawiszy. Odpowiadamy pozytywnie na apel, na wniosek miasta Bydgoszczy, bo to warto, żebyśmy pamiętali. W tym roku są przeznaczone w budżecie państwa rekordowe pieniądze. Tak dla porównania, rok 2015 była to kwota 949 milionów złotych. W ubiegłym roku wykonany został budżet i zamknięty na kwocie 2 miliardy 400 milionów złotych, natomiast planowany budżet na ten rok, na sport, to blisko 3,5 miliarda złotych. Jeżeli chodzi o strzelectwo, mamy tylko taki jeden obiekt w Polsce. Ten drugi obiekt musi już powstać powoli, bo powoli się ten jeden nam zapycha i nie mamy możliwości całorocznego treningu konkurencji olimpijskich. Możemy za chwilę cieszyć się z wybudowania nowego, przepięknego i funkcjonalnego obiektu. Pozwoli on rozwijać się najlepszemu klubowi w kraju pod względem szesła sportowego, ale również wszystkim kadrowiczom, wszystkim osobom, które reprezentują nasz kraj na najważniejszych zawodach. To również dla piłkarzy wspaniałe miejsce i możliwość rozwoju jeszcze lepszego przygotowywania się w sposób motoryczny i współpracy ze środowiskami zrzeszonymi w innych specjalizacjach sportowych. Zależy mi na tym, żeby ten sport w Bydgoszczy rozwijał się jak najbardziej, a żeby tak mogło być, no to zawodnicy muszą mieć najlepsze warunki do tego, żeby zdobywać medale. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Cierpliwie wspierają i otaczają wnuki bezwarunkową miłością. Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci. W białych błotach na morsowanie postawili uczniowie. Mają też swój klub. Pierwszy taki w regionie. A to były pierwsze takie uroczystości w historii. Mieszkańcy Fordonu uczcili wczoraj 103. rocznicę powrotu w granice wolnej Polski. W organizację tego wydarzenia zaangażowali się społecznicy, przedstawiciele wielu instytucji i politycy. Za mną marsz! Był przemarsz ulicami miasta z wielką biało-czerwoną flagą i przy dźwiękach orkiestry, tak jak 103 lata temu. Wówczas to fordoniacy, niesieni euforią z odzyskanej niepodległości, wyruszyli wspólnie w pochód, aby powitać żołnierzy Wojska Polskiego. Tak było i w miniony piątek. Podczas rocznicowych obchodów odbyła się także rekonstrukcja tych wydarzeń. Na rynku podczas uroczystego apelu przemawiali przedstawiciele władz. I tamtego dnia ulice Fordonu przystrojone były w biało-czerwone flagi. Było obecne Wojsko Polskie, także ułani w mundurach z epoki. Nie zabrakło zabytkowych czołgów, armat, ale i współczesnego sprzętu oraz uzbrojenia. A w kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Starym Fordonie odbył się koncert chóru i orkiestry Wojska Polskiego, w czasie którego śpiewano pieśni patriotyczne. Obchody uświetniła także wystawa IPN-u o powrocie Fordonu do macierzy, a na Politechnice Bydgoskiej konferencja popularno-naukowa Fordon wobec niepodległości. I kolejne informacje służą radą, wsparciem i otaczają bezwarunkową miłością. Ten weekend należy do babci i dziadka. Wnuczęta prześcigają się w pomysłach, jak umilić im ten czas. Niektórzy postanowili zabrać swoich dziadków na warsztaty robienia herbaty. Spotkanie połączone ze zwiedzaniem zorganizowało Muzeum w Aptece pod Łabędziem w Bydgoszczy.
Wnuczka zaprosiła, ma dwie babcie, zaprosiła nas na warsztaty, na pokaz, na lekcje historii, także czemu nie? Czemu nie? Ja jestem bardzo szczęśliwa, podejrzewam, że druga babcia również. I ja mówię to tylko właśnie, mamy zaszczyt, że jesteśmy babciami i mogłyśmy z takiej oferty skorzystać. Ja jestem aktywną osobą, nie jestem siedzącą z pilotem przed telewizorem. Rower jak na działce i kochane wnuki dla mnie to są skarby. Baw się drogą, na przykład lubią też herbaty, to myślałam, uznałam, że to jest idealny pomysł, żeby razem pójść do takiego muzeum i pozwiedzać i przy okazji też zrobić tą herbatę. Jakie są twoje babcie? No, są bardzo fajne, bardzo ładnie gotują i zawsze jak się o coś spytam, to zawsze mi pomogą. I są też bardzo mądre, bo mi pomagają z zadaniami domowymi. Było zwiedzanie, dowiadywaliśmy się, jak pracowano dawniej w aptekach. No i teraz, jak była ta część teoretyczna, musimy przejść do ćwiczeń praktycznych, ponieważ szkolimy tu być może przyszłych farmaceutów. No i na kim mogą ćwiczyć najlepiej wnukowie? Na swoich babciach i dziadkach. I dzisiaj przygotują mieszanki herbatnie, które będą albo na trawienie, albo na przeziębienie. A jak Państwo widzą, właśnie w tej chwili delektują się herbatkami na uspokojenie. Wiadomo, babcie są najlepsze, ale czasem potrzebują trochę spokoju. Dzielą się troskami, razem rozwiązują problemy i spędzają wspólnie czas. W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu powstał klub dla dzieci i młodzieży z afazją i ich rodziców. Spotkania odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca. To pierwsze takie miejsce w regionie. Gabryś w lutym skończy 9 lat. Afazję zdiagnozowano u niego 4 lata temu, choć pierwsze symptomy pojawiały się zdecydowanie wcześniej. W wieku na przykład 17 miesięcy nie mówiło, było bardzo nadpobudliwe, agresywne, bardzo szybko się denerwowało. No i zaczęłam szukać pomocy. Niestety na początku zderzyłam się bardzo dużym murem, typu na przykład pani neurolog powiedziała, że sobie wymyślam chorobę, że za dużo czytam internetu, więc dalej szukałam i tak naprawdę metodą prób i błędów. W końcu tak naprawdę po 4 latach dopiero dowiedziałam się, co to jest afazja. Afazja to utrata zdolności do rozumienia i tworzenia wypowiedzi na skutek uszkodzenia mózgu. Zaburzeniom tym mogą towarzyszyć m.in. trudności w pisaniu, liczeniu czy czytaniu. Dziecko często, mimo tego, że słyszy prawidłowo, ma normę intelektualną, nie ma trudności w opanowaniu języka w aspekcie czy ekspresyjnym, czy percepcyjnym. Czyli rozumieniu. Dlatego tak ważna jest odpowiednia i szybka diagnoza, która potem umożliwia pomoc dziecku. Taką uzyskać można m.in. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Toruniu. Nasz ośrodek prowadzi bezpłatną diagnozę dzieci do 7 roku życia. Bezpłatnie rodzic może otrzymać od nas wsparcie właśnie w postaci przebadania różnymi testami dziecka i otrzymania pełnego pakietu również wskazówek do pracy z takim dzieckiem lub ewentualnie pokierowania go dalej do instytucji. W ośrodku funkcjonuje także klub dla dzieci i młodzieży z afazją. Tutaj pod okiem wychowawców mogą one wspólnie i aktywnie spędzić czas. Natomiast ich rodzice porozmawiać o tematach, które ich trapią. Klub założył Dariusz Ciecierski, tata Alka, u którego zdiagnozowano afazję. Przeprowadzamy też dla rodziców, pedagogów specjalnych, neurologopedów, różnego rodzaju specjalistów, których sobie rodzice z jednej strony wymarzą, a z drugiej strony których my jesteśmy w stanie zorganizować. Ten toruński klub jest pierwszym w regionie i 5. w Polsce. Mówi się marzy, żeby w każdym z miast wojewódzkich było takie miejsce spotkań. Jeżeli siły pozwolą, to jeszcze sam chciałbym uruchomić Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań i Warszawę. Czego i my życzymy. Spotkania klubu w Toruniu odbywają się w każdy trzeci piątek miesiąca. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Mer Lwowa z wizytą w Bydgoszczy, Andrii Sadowy, był gościem spotkania dla młodych ludzi z cyklu Campus Academy. Mówił o trudnej sytuacji w Ukrainie i o tym, jak ważna jest pomoc innych państw w obronie kraju przed rosyjską agresją. Mer Lwowa docenił starania Polaków i podziękował za nieustającą pomoc. Jaka sytuacja w Lwowie? Lwów mnóstwo razy był atakowany przez rosyjskie rakiety. Jest ludzi, którzy zginęły, jest dużo rannych. Ale Lwów od początku wojny stał dużym hubem międzynarodowym. Około 5 milionów osób przeszło przez Lwów.
Następne miasta, które przyjmowali, to Przemyśl, Rzeszów, Lublin, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz, wszystkie miasta. I co dzień przyjmujemy porannych. Za te miesiące wojny około 75 tysięcy rannych. Ciężko jest, bardzo ciężko, ale nie możemy to pokazywać, no bo nikt nie wie, ile będzie trwała jeszcze ta wojna. Wczoraj na pewno wszyscy oczekiwali rezultatu Rammsteinu, że otrzymamy te leopardy, bo prezydent Duda zrobił ten pierwszy krok we Lwowie. Lwów, miasto Lwów i powstała decyzja o leopardach. Niemcy jeszcze kręcą. I tutaj jestem przekonany, że ta ściana wpadnie, jak ta berlińska ściana wpadła. Żeby to zrozumieć, jak u nas jest, to trzeba po prostu przyjechać i zobaczyć. Teraz zmieniamy temat. Po raz 18 najlepsze zespoły churalne z całej Polski zaprezentowały się podczas konkursu kolęd i pastorałek w Chełmnie. Konkursowe jury oceniało przede wszystkim warsztat, technikę wokalną chórzystów oraz dobór repertuaru. Zespół wokalny Afterview powstał w 2021 roku, choć jego chórzyści amatorzy na grudziąckiej scenie muzycznej goszczą od lat, to konkurs ten dla zespołu w takim składzie jest pierwszym od początku jego istnienia. Zebranie ludzi, którzy mają różne prace, różne dodatkowe zajęcia i nie zawsze mają możliwość być regularnie na próbach. A druga rzecz to taka, żeby emisyjnie byli wszyscy przygotowani równiusieńko. Wśród 21 zespołów wokalnych znalazł się też działający przy bydgoskiej Izbie Lekarskiej chór Medici Cantares. Na konkursie przedstawił własną interpretację kolęd i pastorałek. Przez wiele lat był chórem żeńskim, od 3 lat jest chórem mieszanym. Liczy około 40 osób. Przede wszystkim ćwiczymy emisję głosu, ćwiczymy wspólne oddychanie. I potem zaczynamy pracę nad interpretacją dzieła. Często słyszymy po prostu opracowania, które wykonujemy w kościołach, a chcąc przygotować coś troszeczkę innego, barwniejszego, to trzeba przede wszystkim znaleźć dobre opracowanie takiej kolędy. Chórzyści w Chełmnie tradycyjnie spotkali się w trzecią sobotę stycznia. W tradycji polskiej kolędujemy do 2 lutego, więc jeszcze jesteśmy prawie w środeczku. A jeżeli chodzi o poziom artystyczny, to jest on zróżnicowany, bo od chórów parafialnych dosyć dobrych, po chóry nawet półprofesjonalne, bo też mamy chór średniej szkoły muzycznej z Wrocławka. Na każdym konkursie, zasiadając w jury, oceniamy to samo, tak? Czyli intonację, zgodność wykonania z zapisem partyturowym, interpretacje, dobór materiału. Konkurs kolęd i pastorałek odbył się już po raz 18. Chełmno, Natalia Kurowska. Teraz zmieniamy gatunek muzyczny. Twórczość Zbigniewa Wodeckiego w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Publiczność mogła wysłuchać najpopularniejszych i tych nieco mniej znanych utworów artysty w interpretacji Andrzeja Kozińskiego. Wodeckiego akurat ja bardzo lubię. Lubiłam bynajmniej, lubię jego utwory, bardzo mi się podobały. Dobry muzyk był, pięknie śpiewał, na skrzypcach grał. Ja oceniam to tak, że sam Zbigniew Wodecki z góry dopomaga mi w tym, żeby wychodził ten koncert po prostu bajkowo. I na jednym z wielu koncertów poznałem w garderobie Zbyszka Wodeckiego. Niesamowity człowiek. Kiedy wszedł, od razu oczywiście ta charyzma tego człowieka była zauważalna. Zbigniew Wodecki od zawsze królował w moim domu, oprócz zespołu Czerwonej Gitary czy Eleni. Przy takiej muzyce w latach 80. byłem wychowywany. Koncert wspomnieniowy, koncert przenoszący nas w ten czas, kiedy mistrz Zbigniew umilał nam życie swoimi utworami, ale także koncert w pewien sposób nasycony być może nawet nostalgią.
A teraz wspólne morsowanie w białych błotach do zimnej wody weszło ponad 20 osób, uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkoły podstawowej. To pomysł na promowanie takiej aktywności wśród młodzieży. Morsowanie z sezonu na sezon zyskuje na popularności, bo ta forma aktywności wspiera pracę układu krwionośnego, ale też opóźnia procesy starzenia. Wśród pasjonatów lodowatych kąpieli coraz częściej można spotkać również dzieci. Przykładem jest szkoła podstawowa w Białych Błotach, która takie morsowanie zorganizowała w basenie. Ja ogólnie biorę zimne prysznice, takie między temperatura, no właśnie te 80 stopni. I po prostu bardzo przyjemne to jest. Przyzwyczaiłam się do tego i mam nadzieję, że uda mi się trzymać 5 minut. Nigdy tego nie robiłem i chciałbym spróbować po prostu. No bo jest zimna woda, ja lubię zimną wodę. I ogólnie jest spoko, możesz spędzić fajny czas. Zdecydowałam się na morsowanie, ponieważ chciałam spróbować czegoś nowego, chciałam zobaczyć, jak to jest. Wyprostowałam nogi do przodu, szybciutko. Idea zrodziła się w głowach nauczycieli wychowania fizycznego, którzy mają już doświadczenie w morsowaniu. Teraz postanowili zachęcić do tego sportu swoich uczniów, a także ich rodziców. Zgłosiło się 3 nauczycieli chętnych z tym pomysłem. Najpierw uznałam to za szaleństwo, ale potem pomyślałam sobie, że fajny pomysł i równie dobre spędzanie czasu wolnego przez dzieci i rodziców. Inicjatywa się przyjęła. Tydzień temu mieliśmy 22 chętnych. Dzisiaj jest drugie wejście. Pierwsze morsowanie odbyło się w ubiegłym tygodniu. Wydarzenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że w podstawówce w Białych Błotach powstał nawet szkolny klub morsa. W planach zimne kąpiele, ale już na otwartych akwenach. Białe Błota, Dominika Sikorska. Wiosną i latem będzie można kopać piłkę, a zimą jeździć na łyżwach. Przy zespole szkół nr 2 w Rypinie oficjalnie otwarto nowe boisko wielofunkcyjne. Inwestycja została dofinansowana z rządowego programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. To będzie szansa właśnie, aby dzieci zimą, w ferie mogły jeździć na łyżwach. Ten piękny sport daje taką szansę, aby mieszkańcy w radości, w dobrej zabawie, przy muzyce mogli właśnie tutaj odpoczywać aktywnie. Nie przy komputerze, nie przy telewizorze, przy komórce. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Z budżetu państwa ze Sportowej Polski otrzymaliśmy ponad 800 tysięcy złotych, z budżetu powiatu ponad 700 tysięcy złotych i z urzędu miasta ponad 500 tysięcy złotych. To wszystko z myślą o mieszkańcach powiatu rypińskiego. O to nam chodzi jako rządowi, żeby dzięki naszym programom właśnie taka infrastruktura także do sportów zimowych powstawała także w mniejszych ośrodkach, żeby po prostu można było z niej na co dzień korzystać, rozwijać swoje talenty. Miejmy nadzieję, że także tutaj w Rypinie narodzą się talenty na miarę olimpijską. Teraz u nas czas na informacje sportowe, a w studiu Maciej Pieszczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zimowa aura nie przeszkodziła piłkarzom Zawiszy Bydgoszcz w odniesieniu zwycięstwa w pierwszym tegorocznym sparingu. Bydgoszczanie pokonali na własnym boisku występującą w czwartej lidze w D-świecie aż 7-2. W sparingach to jednak nie wynik jest najważniejszy. Na tym, żeby wybiegać jednostkę po prostu treningową, nic więcej. Szkoda, bo cały tydzień była ładna pogoda, można było swobodnie i dobrze trenować, ale niestety nie mamy na to wpływu i szkoda tylko, że nie udało się boiska przygotować, ale to już też nie nasza rola. Więcej o sporcie w naszym wieczornym serwisie. Zapraszam, Maciej Pieszczyński, dziękuję bardzo. A czy pogoda w najbliższych dniach będzie sprzyjała piłkarzom? O tym Angelika Bednarska. Dobry wieczór. Po wiosennym początku stycznia w końcu zima dała o sobie znać. W ciągu ostatniej doby najwięcej śniegu spadło w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu pokrywa ma już prawie 2 metry, a niewiele mniej jest w Dolinie 5 Stawów. Biały Puch nie zagości jednak u nas na długo, bo do kraju szerokim strumieniem zaczęło napływać ciepłe powietrze z południowego wschodu. W tych najbliższych dniach temperatura w regionie będzie dodatnia, a mroźne będą jedynie noce. Ta najbliższa przyniesie również gęste mgły, tak więc kierowcy uważajcie. Szczegółowa prognoza pogody, jak zawsze, po głównym wydaniu zbliżeń. Zapraszam i do zobaczenia. To była Angelika Bednarska. W głównym wydaniu zbliżeń to już wszystko. Nasz wieczorny serwis o 21.30. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.